Bartosz Bednarczuk, witam w kolejnym odcinku programu Kontrowersje. Moimi Państwa gośćmi są dzisiaj europoseł Marcin Sypniewski oraz poseł na Sejm RP Grzegorz Płaczek. Witam panów bardzo serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry. Panowie, moje pierwsze pytanie jest takie. Coraz częściej widzę, choćby po mediach społecznościowych, ale również w kuluarowych rozmowach, że coraz częściej pojawiacie się tutaj w Mysłowicach. Czym ten pobyt, te wizyty są spowodowane? No, ja otworzyłem biuro w Mysłowicach poselskie, także też z tego względu bywam częściej. Mamy tu dynamiczne struktury i w Mysłowicach, i w powiecie bielsko-radzieńskim, także z tego względu też się pojawiam częściej. A poza tym dopiero zacząłem kadencję w zasadzie od połowy lipca, także tutaj od początku chcę być aktywny i nie tylko bywać na posiedzeniach w Strasburgu czy w Brukseli, ale też tu na dole sprawdzać, jakie są problemy, czym się mam zająć w pracy europosła. A jeżeli mówimy o tych strukturach, to one się cały czas rozwijają, czy one się dopiero tworzą, czy jak to wygląda tutaj na miejscu? Od momentu, z czego się bardzo cieszymy, kiedy Konfederacja stała się rzeczywiście tą trzecią siłą polityczną w naszym kraju, zdecydowaliśmy się na rozwój. Ten rozwój jest wieloetapowy. Po pierwsze rzeczywiście biuro, dlatego że osoby, które działają lokalnie, a mamy takie osoby na szczęście w Mysłowicach, bardzo zaangażowane zresztą, muszą się mieć gdzie spotykać, muszą mieć miejsce, gdzie zapraszają też innych, żeby się spotkać, żeby porozmawiać. Po drugie, te struktury potem pomagają nam również posłom i europosłom w spotkaniu się z osobami, które zarządzają miastem. Za nami pierwsze spotkania, dwa z prezydentem Mysłowic. Mamy już też pierwsze sukcesy. Myślę, że dzisiaj będzie też szansa na ten temat porozmawiać, jak staramy się pomóc Mysłowicom. Natomiast rzecz, która jest dla nas, również dla mnie bardzo ważna, to na początku, żeby poprawnie zdiagnozować potrzeby Mysłowic, bo jak łatwo się domyśleć, no, w przypadku europosła ten zakres czy obszar, który reprezentuje europosłów, jest bardzo duży. Mój jest znacznie mniejszy, ale zarówno w przypadku europosła, jak i posła Mysłowice są na tej naszej mapie, więc żeby nie lać tylko i wyłącznie wody, jak to niestety większość polityków robi, staramy się najpierw zdiagnozować problemy i potem zastanowić się, czy jesteśmy w stanie rozwiązać te problemy, mając świadomość, że w obecnej sytuacji jesteśmy wciąż opozycją, w związku z tym czasami, mimo że chęci mamy, jeżeli natrafimy na opór obecnej władzy, to jest to po prostu ta pomoc bardzo utrudniona. To jeżeli mówimy już o tej pomocy, to w takim układzie z czym na przykład mieszkańcy, czy lokalni aktywiści, działacze, czy prezydent mogą zgłosić się, zacznijmy może, do europosła? Na co na przykład takie miasto jak Mysłowice w Unii Europejskiej, na jaki rodzaj pomocy może liczyć? Dlatego też stawiamy na współpracę, bo mamy też różne możliwości, jeżeli chodzi o posła do Sejmu czy posła do Parlamentu Europejskiego. Na etapie unijnym ta pomoc w zasadzie ogranicza się albo do skarg na działanie czy Unii Europejskiej, czy organów Unii Europejskiej, ewentualnie o jakiś przegląd, czy rzeczywiście zgodne jest postępowanie władz krajowych z prawem unijnym, albo czy istnieje możliwość sięgnięcia po jakieś środki, jak to jest planowane w ogóle w budżetach, w programach Unii Europejskiej. Na ten temat też jak najbardziej możemy udzielić odpowiedzi. Natomiast no, my też współpracujemy przy sprawach tych lokalnych. Tutaj bardziej poseł Grzegorz Płaczek się tym zajmuje, bo to jest kompetencja już polskiego posła, żeby interweniować w polskich organach, czyli czy to w organach rządowych, czy samorządowych i tutaj pomagać w załatwieniu spraw mieszkańców. Pan poseł w takim układzie, jakie ma plany wobec Mysłowic, w sensie co możemy na przykład uzyskać poprzez taką współpracę, czy jak ta współpraca pomiędzy panem a prezydentem Dariuszem Wójtowiczem przebiega i może przebiegać? Tak, zacznę od tego, że ku mojemu zaskoczeniu, i to jest bardzo miłe zaskoczenie, pomimo tego, że mamy kompletnie różne barwy polityczne, to z tych pierwszych spotkań już wyszedł wspólny projekt, i problem, który rozwiązaliśmy razem. Udało się otworzyć, i to jest kwestia najbliższych tygodni, nową linię autobusową, która będzie służyła uczniom Mysłowic do tego, żeby mogli dojeżdżać do swoich szkół podstawowych. Za niedługo wszystkie szczegóły, za niedługo konferencja prasowa, za niedługo długo oczekiwane otworzenie tej linii. To jest pierwszy sukces i zrobiliśmy to bardzo szybko, jestem z tego bardzo zadowolony. I druga rzecz, która będzie i jest na tapecie,
będzie rozwiązywana wspólnie razem z panem prezydentem, to kwestia zagospodarowania przestrzeni w szkole podstawowej, która jest obecnie w Mysłowicach niezagospodarowana i są marzenia, żeby tam przenieść część, zdaje się, przedszkolną, jeśli nie pamięć nie myli. Jestem te przed najbliższym spotkaniem, to ono będzie w następnym tygodniu najprawdopodobniej z panem prezydentem, a brakuje pieniędzy, no ale gdzie nie brakuje w tym kraju pieniędzy, i brakuje też na tym etapie chęci politycznej, w związku z tym zobaczymy, na ile my na poziomie poselskim i europoselskim, na ile poziom prezydenta jest wystarczający, żebyśmy mogli Mysłowicą w tym zakresie pomóc. Niektóre projekty są naprawdę bardzo skomplikowane, dlatego że jak jest ciągłość władzy, jest łatwiej, natomiast jeżeli ktoś nagle się pojawia i ktoś nie ma tych całych za sobą historycznych rozwiązań, albo właściwie braku często rozwiązań w takich zakresach, to czasami projekt musimy realizować od zera. I mimo że ludzie są i oczekiwania są wielkie, są otwarci na to, żebyśmy problem rozwiązywali w ciągu tygodnia czy dwóch, nie da się czasami po prostu czegoś takiego zrobić. Natomiast to, co jeszcze raz chciałbym podkreślić, jesteśmy bardzo zadowoleni z tych pierwszych spotkań z panem prezydentem. Życzymy sobie, żeby większa liczba prezydentów właśnie w taki ochoczy sposób, otwierając się na pomoc z naszej perspektywy, żeby również się na tą pomoc otwierała. I rzecz, o której wspomniał pan europoseł, poseł polski może rzeczywiście interweniować na poziomach gmin, miast, powiatów, składając interwencje albo interpelacje poselskie. Na szczęście tutaj, w tym przypadku, czyli w przypadku Mysłowic, nie musimy korzystać z tych narzędzi. Wystarczy zwykła rozmowa, wystarczy zapytanie, wystarczy spotkanie. To naprawdę nie jest aż takie oczywiste w przypadku, kiedy my nawiązujemy relacje z dużymi miastami, a Mysłowice, zdaje się, jeśli mnie pamięć nie myli, powyżej 70 tysięcy mieszkańców. Tak? Czyli całkiem duże miasto. Jednym z takich palących tematów tutaj w Mysłowicach są na pewno tereny pokopalniane. Mówię o tych znajdujących się w centrum miasta po bogatej historycznie kopalni Mysłowice. Te tereny aktualnie niszczeją, z roku na rok wyglądają coraz gorzej, no i oczywiście potrzebne są pieniądze na to, żeby coś z tymi terenami zrobić. Czy na przykład rozmawialiście już, panowie, na ten temat z prezydentem? Czy myślicie, żeby porozmawiać? Czy będziecie próbowali coś w tej kwestii zrobić? No to jest temat, który nie tylko zresztą w Mysłowicach jest taki problem, i to jest najczęściej temat, który przerasta możliwości samorządu. Pytanie, jak to też będzie rozwiązane w związku z tymi planami Unii Europejskiej, bo wiadomo, że polityka klimatyczna zakłada dalsze zamknięcia zakładów przemysłowych, czy to kopalni, czy hut, czy elektrowni. To przecież codziennie praktycznie słyszymy o takich zamierzeniach. I tam też będzie uruchomiony fundusz Sprawiedliwej Transformacji, prawda? Pytanie, czy my jako Polska też nie powinniśmy walczyć o to, że przy tej pierwszej transformacji zostaliśmy w zasadzie bardzo skrzywdzeni, bo te środki okazały się zupełnie nieadekwatne i w ogóle nie pomyślano o tym, że miasta kompletnie się zmienią, że rzeczywiście zostaną tereny, które będą do zagospodarowania. Natomiast mówię, to przekracza możliwości samorządu i najpierw musiałby być dobry projekt i później można zobaczyć, co z tym można zrobić, nie? Każde miasto ma jakiś swój problem. W przypadku Mysłowic rzeczywiście są te tereny pokopalniane i coś z nimi trzeba zrobić. Takich problemów mamy całą masę. Niektóre są pilne, niektóre są bardzo pilne. Równocześnie pojawił się gigantyczny problem, który jest zagrożeniem dla zdrowia i życia właściwie nas wszystkich Ślązaków. To są Tarnowskie Góry i te miejsca, gdzie są składowane groźne chemiczne odpady. I to, co mówi pan europoseł, problem, że polega na tym, że nie da się często, niestety, pomimo chęci, rozwiązać tych problemów na poziomie lokalnym, dlatego że po pierwsze, idą za tym potężne pieniądze, mówimy o setkach miliardów złotych, to już jest taki wydatek, że o tym musi decydować polski rząd. Po drugie, musi być również znowu wola polityczna. Niestety spotykamy się często w naszej pracy z tym, że pomimo że samorząd chce, miasto chce, my chcemy, widzimy potrzebę, to na samym końcu nie ma tych pieniędzy, w związku z tym pieniądze muszą iść z budżetu, a ponieważ budżet trzeszczy z każdej strony, wiem, bo jesteśmy na etapie w Warszawie uchwalania budżetu na 2025 rok, w związku z tym rząd musi swoje priorytety, krótko mówiąc, ustalić. Wszystko wskazuje na to, że te najbardziej
pilne dla nas sprawy, bo umówmy się, dostęp do świeżej wody, zabezpieczenie Śląskiej Tarnowskiej Góry i okolice w wodę, to są rzeczy, które muszą być priorytetowe. W związku z tym, nie umniejszając niczego absolutnie Mysłowicom, bo widzimy też te problemy tutaj, musi być najpierw decyzja odgórna, a tych decyzji po prostu nie ma. A proszę mi powiedzieć, czy panowie jako w ogóle członkowie Nowej Nadziei, tak, macie jakiś taki pomysł na pewne, nie wiem, jakby to nazwać, zmiany na przykład w ustawach, czy zmiany w traktowaniu samorządów? Bo jest tak, że bardzo często te samorządy zostawia się ze swoimi problemami po prostu. To jest bardzo fajne, że panowie się tutaj pojawiacie, natomiast też jest cały system, są ustawy, jest całe prawo, które w Polsce wygląda jak wygląda. Czy wy jako członkowie Nowej Nadziei myślicie nad jakimiś nowelizacjami ustaw o pracy samorządu, współpracy z rządem na tym poziomie takim krajowo-lokalny? Problem jest taki, że większość samorządów tak naprawdę ma bardzo mały budżet. Ten inwestycyjny, który zależy tylko od nich, bo tak naprawdę jest on na poziomie od kilku do kilkunastu procent. Rozmawiałem ostatnio z prezydentem Bełchatowa od nas z partii, z Patrykiem Marianem, i on po przeliczeniu stwierdził, że niecałe 10% to jest tak naprawdę jego budżet, którym może swobodnie dysponować, bo reszta to jest coś, co dostaje z budżetu na szkoły i musi wydać na szkoły, na komunikację i musi wydać na komunikację i tym podobne zadania, no, gdzie w zasadzie przekazuje dalej środki, które dostaje z Warszawy. I to jest duży problem, że normalnie państwo powinno być zbudowane inaczej, i to my jako Nowa Nadzieja od zawsze mówiliśmy, że samorząd powinien pobierać podatki i powinien jakąś część przesyłać dalej. A w Polsce jest niestety odwrotnie, że to w Warszawie są zbierane podatki w większości i one są później na dół przerzucane. I tutaj na pewno byśmy chcieli zmienić ten system, natomiast no w tym Sejmie raczej nie będzie woli politycznej co do tego. Także ja jestem gorącym zwolennikiem tego, żeby ten system przebudować od początku, czyli żeby to samorząd miał swoje środki i dopiero żeby oddawał część centrali, bo tutaj ludzie lepiej wiedzą, na co wydać pieniądze. Niestety to finansowanie na przykład czy szkolnictwa, czy innych rzeczy od góry wiąże się z tym, że tych pieniędzy zawsze jest za mało, bo w Warszawie bardzo fajnie jest sobie policzyć, że są trzy szkoły, tam 20 nauczycieli, to tyle i tyle powinno starczyć, ale nikt nie pomyśli o tym, że rzeczy się w szkole psują, że fajnie by było jeszcze jakąś ławkę zrobić, przestrzec trawę, coś do posiłki jakieś lepsze też dla dzieci udostępnić, i wówczas tych pieniędzy zawsze faktycznie w samorządach brakuje. Oczywiście, że działamy. Przykład pierwszy z brzegu. W zeszłym tygodniu sam zresztą swoim imieniem i nazwiskiem w imieniu Konfederacji firmowałem projekt ustawy i złożyliśmy do laski marszałkowskiej projekt ustawy dotyczący finansowania niesamorządowych szkół i przedszkoli. To jest projekt, który nie tylko dotyczy Mysłowic i problem, który dotyczy Mysłowic, ale i całej Polski. Natomiast niezależnie od tego, co robimy na poziomie centralnym, mamy oczywiście pokorę i świadomość, że będąc w opozycji bardzo często ustawy, mimo że dobre, mimo że proludzkie, pomagające mieszkańcom, nie znajdą na samym końcu te ustawy często niestety w większości parlamentarnej, bo często jest tak, że jakaś decyzja została podjęta 4 czy 8 lat wcześniej i te partie, które stoją za poprzednimi ustawami, niechętnie zgadzają się wizerunkowo na to, żeby cokolwiek zmienić, bo w tym samym czasie musiałoby się przyznać do tego, że popełnił błąd, bądź doprowadziły do uchwalenia ustawy, która jest na przykład dziurawa jak szwajcarski. Ale rzecz ważna, o czym myślę, że warto dzisiaj powiedzieć. Pan europoseł dzisiaj powiedział i wskazał, żeby w Mysłowicach zostało otwarte biuro. To biuro nie jest tylko po to, żeby czyścić okna, tylko jest po to, żeby tam przychodzili ludzie. W związku z tym są konkretne godziny, są tam osoby, które reprezentują pod nieobecność europosła interes państwa, ale również interes w tym przypadku Konfederacji, a właściwie Nowej Nadziei, bo Nowa Nadzieja to jest ta część, ta partia, która jest częścią Konfederacji, i zapraszamy wszystkich ludzi. Przyjdźcie naprawdę, wykorzystajcie to, że macie tutaj miejsce, gdzie ktoś chce wam pomóc. My w Mysłowicach, cieszymy się, że mamy to w Mysłowicach, natomiast mamy również i przecież i w Tychach, i w Katowicach, i w innych dużych miastach Śląska, i tam ludzie przychodzą. My rozwiązujemy te problemy, naciskamy. Mogę państwa zapewnić, że wielokrotnie jest tak, że nawet jeżeli jest jakiś problem dotyczący pojedynczego mieszkańca, bo dla jednego mieszkańca jego problem będzie największym problemem na świecie, to z naszej perspektywy często my to wiemy, widzimy, czujemy, wystarczy wysłać pismo.
po prostu pismo, tam nawet czasami nie trzeba jechać, a nie dochodzi nawet do żadnych tam jakichś trudnych rozmów, tylko fakt zainteresowania się jakimś tematem z punktu widzenia europosła czy posła często jest na tyle wystarczającym już psychologicznym naciskiem, że osoba odpowiedzialna za to, że kogoś krzywdzi, wycofuje się z jakiejś decyzji, bo rozumie, że ktoś, nie tylko osoba poszkodowana, się tym wszystkim zainteresował. W związku z tym naprawdę zapraszamy wszystkich, przychodźcie do tych naszych biur, po to jesteśmy wybrani, żeby Państwu pomagać. Bardzo się cieszę, że w końcu w Mysłowicach mamy się gdzieś również spotykać z mieszkańcami. Ja też, jak tylko mogę, pod nieobecność Marcina też przyjeżdżam i też staram się tutaj pomagać tym naszym lokalnym strukturom, jak tylko mogę. Ja jeszcze mam takie jedno pytanie. Rozmawialiśmy o współpracy z prezydentem Wójtowiczem. Rozmawialiśmy też o współpracy panów tutaj w ramach też lokalnych struktur. Natomiast czy wy na przykład zakładacie również współpracę z radnymi z Mysłowic? Bo ten klimat w Radzie Miasta Mysłowice jest dość ciężki, to wiemy nie od dzisiaj. I nie tylko w poprzedniej kadencji, ale również i w tej. Może i Dariusz Wójtowicz ma większość, tak? Natomiast i tak cały czas są różnego rodzaju tarcia aktualnie pomiędzy nim a Koalicją Obywatelską chociażby. Czy wy w ogóle zakładacie rozmowy też z radnymi i wspólne działanie na rzecz mieszkańców? Tak, jak najbardziej. Myślę, że Grzegorz to potwierdzi. Zresztą wszędzie w zasadzie na całym obszarze, który mamy, staramy się też rozmawiać z samorządowcami, tak żeby lepiej dostrzegać, czym się warto zająć, bo z góry mniej widać, dużo więcej widać z dołu i wówczas można rzeczywiście zobaczyć, jakie są problemy i jak je można rozwiązać. Mamy też w zasadzie podczas ostatnich wyborów samorządowych Konfederacja mocno powiększyła swoją reprezentację samorządową i staramy się też nasz program rozbudowywać, jeżeli chodzi o samorząd. Zwłaszcza, że mamy i prezydenta miasta w Bełchatowie, akurat mamy radnych miejskich w Zabrzu między innymi, także korzystamy też z ich doświadczeń i bardzo chętnie taką współpracę podejmiemy. To, co się staramy na pewno z Marcinem nie robić, to nie wchodzić w lokalne wojenki, bo mamy tego po dziurki w nosie, to nic nie rozwiąże, to nic nie pomoże, tych wojenek naprawdę już jest wystarczająco. Gdziekolwiek jedziemy, to słyszymy, że ten zrobił tak, tamten zrobił tak, to nie rozwiązuje problemów. Dlatego, że oczywiście próbujemy być również tam, gdzie możemy być w kontakcie z radnymi, natomiast z mojej perspektywy znacznie sprawniej jest za każdym razem skontaktować się i nawiązać tą relację z burmistrzem bądź z prezydentem, dlatego że po pierwsze jest w miarę upłynniony i ułatwiony ten przekaz informacyjny. Po drugie, jak zaczniemy rozmawiać z radnymi, którzy są z jednej strony sceny politycznej, to się ci drudzy obrażają. W związku z tym nie mamy możliwości spotykać się z wszystkimi, żeby równo czasu im poświęcić. Więc ja przynajmniej przyjąłem taką strategię, że spotykam się z osobami, które reprezentują i są odpowiedzialne za dane miasto. W sytuacji, jeżeli jest z naszego punktu widzenia coś niejasne, albo się zastanawiamy, co jest zgodne również z programem Konfederacji, bo my wciąż chcemy realizować nasz program, konsultujemy się często telefonicznie, podejmujemy decyzje, często niełatwe, co należy zrobić, a jeżeli sami jesteśmy zakłopotani, bo widzimy, że jest problem, który należałoby rozwiązać bardzo szybko, ale zdarza się również i tak, że ktoś się do nas zgłasza z prośbą, żeby rozwiązać problem, a nie czujemy tej woli na samym końcu, żeby ten problem rzeczywiście był rozwiązany, bo są interesy, o których na przykład dowiadujemy się czasem gdzieś przez przypadek podczas rozmów również na korytarzach, więc staramy się nie uczestniczyć w tych wojenkach, bo to na pewno nikomu nie pomoże. No to może z tej polityki lokalnej, samorządowej przejdźmy jeszcze tak na koniec, moje ostatnie pytanie do polityki ogólnopolskiej. Przed nami, no nie jakoś bardzo szybko, ale jednak wybory prezydenckie na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Jak panowie się na to zapatrujecie? Jak widzicie szansę swojego kandydata w tych wyborach? Konfederacja jako pierwsza wystawiła i ogłosiła kandydata. Sławomir Mentzen prowadzi już teraz aktywną kampanię i w każdy weekend w zasadzie od czwartku do soboty bardzo intensywne spotkania. Na razie jeszcze nie na Śląsku, bo na razie to mamy część świętokrzyskie teraz bodajże było. Poseł Grzegorz Paczek bardzo aktywnie bierze w tej kampanii udział i widać bardzo duże zainteresowanie. Ludzie rzeczywiście przychodzą na te spotkania. W przyszłym roku na pewno taka trasa też będzie na Śląsku i w Mysłowicach na 90
99% również się spotkanie odbędzie. Myślę, że te szanse są duże. Widać, że ludzie są zmęczeni tym podziałem między Platformą i PiS-em i oczekują, żeby w końcu zobaczyć, że coś się zmieni na lepsze, bo no, po tych ostatnich wyborach duża część osób jest jednak zawiedziona, bo nie wszystkie te obietnice, zresztą mała część tych obietnic tak naprawdę została do tej pory spełniona i rzeczywiście spora część ludzi szuka kandydata, który gdzieś jest poza tym sporem między PiS-em a Platformą, gdzie już to młode pokolenie to już w zasadzie nie wie, o co te partie się cały czas kłócą. Spotykamy się z czymś bardzo nadzwyczajnym, dlatego że ku naszemu zaskoczeniu bardzo dużo osób przychodzi właśnie w małych miastach i miasteczkach. Przykład z minionego weekendu Małogoszcz na w województwie świętokrzyskim. No, przyszły takie tłumy, a z tego co wiem, liczebność Małogoszczy to jest 3000 mieszkańców, że serce rośnie. Z drugiej strony czujemy tą odpowiedzialność niewątpliwie. Z trzeciej strony no, robimy co w naszej mocy, żeby wesprzeć naszego kandydata. Mamy bardzo wyrazistego, bardzo twardego kandydata, który działa absolutnie wbrew wszelkim schematom politycznym, do czego też się musieliśmy przez długie miesiące i lata przyzwyczajać, ale po przyzwyczajeniu się wiemy, że to jest bardzo sprawny polityk, więc miejmy nadzieję, że osiągniemy nasz cel, czyli wprowadzimy Sławomira Mentzena również naszymi rękami, naszym wspólnym poparciem do drugiej tury, a wtedy rzeczywiście wszystko będzie możliwe, bo wtedy będzie ewidentny na samym końcu sky is the limit. My w Konfederacji wierzymy, że niemożliwe nie istnieje, w związku z tym robimy co możemy i pracujemy naprawdę pełną parą, przy pełnym zaangażowaniu, żeby się udało. Wiemy, o co walczymy. W tym miejscu pozwolę sobie postawić kropkę. Moimi Państwa gościem był europoseł Marcin Sypniewski oraz poseł na Sejm RP Grzegorz Płaczek. Bardzo panom dziękuję za spotkanie. Bardzo dziękujemy, a panu też bardzo, redaktorowi, dziękujemy, dlatego że to jest rzadkość, kiedy lokalne media w naszym województwie śląskim jednocześnie zapraszają europosła i posła. To też świadczy o tym, że macie tutaj społeczność, również społeczność dziennikarską, która nie tyle sprzedaje czas reklamowy, ile rzeczywiście fizycznie interesuje się problemami lokalnymi. Gratulujemy. To bardzo dziękuję w takim układzie. Ja nazywam się Bartosz Bednarczuk. To były Kontrowersje i do zobaczenia niebawem.